Siemano, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wymieniałem sobie olej w automatycznej skrzyni biegu w Mercedesie. Przepraszam. Oczywiście jazda będzie tego typu, że to jest częściowa wymiana, bo podobno, nie wiem, bo sam tego nie widziałem. Co się stało? Dzwonisz? Będzie to częściowa wymiana oleju w skrzyni, ponieważ podobno jest gdzieś w tym hydrokinetycznym sprzęgle w Mercedesie korek, który można odkręcić i spuścić sobie z niej olej, tak? Z tego sprzęgła, nie? Mówię, nie wiem, ja tego nie widziałem, wyczytałem to na forum. Mówię, jak będę wymieniał drugi raz, bo ten zawsze jak kupuję sobie do wymiany oleju filtrów skrzyni biegów, to zawsze kupuję dwa filtry, dwie uszczelki, dwa razy wszystko, żeby zrobić to dwa razy. Także mówię, jak będę robił to drugi raz, mam nadzieję, że to będzie dość niedługo, bo to wszystko zależy od tego, czy będę miał czas na to, czy mi dziecko pozwoli. To ten, to wezmę, to wymienię i zobaczę, czy rzeczywiście jest coś tam takiego, nie? I spróbuję to zrobić właśnie po całości, no nie? W tym odcinku zrobiłem, tylko wymieniłem olej, wymieniłem filtr, tak? Odkręciłem miskę, wymieniłem olej, wymieniłem filtr. Nie gryź tego. Masz tego nie gryźć? No, dziękuję. I ten. No i śmiga to, tak? No i śmiga banga. Mówię, myślałem, że uda mi się tam pojeździć, ale w sumie zapomniałem zrobić cokolwiek, no nie, i ten telefon został na dworze i nic nie wyszło. Także pokażę wam, jak ja to robiłem i czy były, i jakie problemy z tym były, tak? W sumie to nie było żadnych problemów, bo sprawa prosta, tylko potrzeba na to czasu, prawda? A u mnie ostatnio z tym krucho. To co? To życzymy do oglądania. Co się stało? To co? To życzę miłego oglądania. Dobra. Pokażę wam teraz, jak mogę, co tutaj jest. Znaczy miskę olejową od skrzyni biegów w Mercedesie. Tu jest korek zlewu. Tak? Tak, żeby zlać olej sobie. Czekaj, zaraz to złapię. Jest ładnie na imbusa. A miska jest zamontowana w sumie na 6 śrubach 13. Takich. Raz, dwa, trzy. Tutaj jest czwarta, tutaj jest gdzieś piąta, tylko tutaj są te przewody elektryczne, nie? I tutaj jest szósta. Także najpierw wezmę i spuszczę sobie olej. Trochę tutaj mało miejsca. Nie wiem, czy ja się grubo zrobiłem, czy za nisko samochód podniosłem. Ale jakoś spróbujemy to sobie ogarnąć i zobaczymy, co tam w tej misce siedzi, prawda? Także idę po klucze i wezmę to sobie, rozkręcę i zleję. Dobra, jesteśmy pod spodem, dopasuję sobie teraz klucza, jaki to tu idzie i spróbujemy się tu dostać. Gdzie to wszystko jest? Gdzie to? Będzie za duże. Małe, najmniejsze w sumie. Za małe. Jak zawsze. Mamy, dobra. Wchodzi, ale trzeba będzie go młotkiem postukać, bo o, może wejdzie. Coś tam wchodzi. Dobra, jaki to idzie tutaj? Zobaczmy. To jest S25. S25. Imbus. Pójdzie w rękach, także już nie będę kombinował, tylko delikatnie odkręcę i zlejemy olej. A, dobra, elegancko, ładnie sobie leci. Ach, jak pachnie, masakra. Ciężko powiedzieć czym, w sumie to olej.
taki nagrzany trochę. Dobra, to czekamy aż to zleci. Tak olej z tym, jakby ze smarem. Taki zapach dziwny. Ciężko powiedzieć. Dobra, to idzie do przeczyszczenia. W sumie dużo nie ma czyszczenia. Nakrętka wygląda tak, nie? O tak. Słabo widać, później wam pokażę. Dobra, to niech se leci. Ja idę po browar. Dobra. Coś tu ściekło. Dużo tego nie ma. Ale zawsze coś. Także wezmę i ten. Wkręcę tą śrubkę z powrotem tu na miejsce. Żeby nie było niespodzianek. I sobie wykręcę teraz miskę. Dostanę. Tak. I zacznę tutaj najpierw od tej śrubki, która się chowa tutaj. Jak to jest zrobione? Jest jakiś kuźwa ten zatrzask. Śrubokręt. Co to, co tu nie ma śrubki? Jest śrubka. Spoko, dobra. Jeszcze sobie odczepię przewód. Do tego będę potrzebował chyba kombinera czy czegoś. Co zobaczymy, bo to się łamie, kurwa. Wieczne. Dobra, poszło. Nie zepsuło się, spoko. Dobra, i teraz odkręcamy miskę 13. All the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everything. Lubię stare samochody, łatwo to zrobione. W BMC kurwa śrubek jest najebane dookoła, co nie miara. Ja to i tak mimo wszystko sobie wezmę i tu jedną śrubkę tutaj sobie wkręcę. Żeby mi miska nie spadła całkiem. Później sobie delikatnie to odłożę. Dobra. Teraz do którego jest lepszy dostęp. Do której śrubki? Tutaj, dobra. Tutaj idzie całkiem.
widzisz całkiem, a tą sobie odkręcę ręcznie. Dobra, jest. Gdzie tutaj jest? Tutaj jest. Tutaj jest. Dobra, zajebiście. I miska schodzi. Uwaga. Uwaga, uwaga. Co tutaj mi tutaj przeszkadza? O jest, mam cię, dziadu. Elegancko. Trochę oleju jeszcze w misce jest. Zaraz wam pokażę, ile w misce zostało. I teraz zobaczymy filtr. Jak tutaj się go wyciąga, czy jest wciskany, czy jest w jakiś sposób montowany na śrubki, czy coś. No na razie to tu, a jest jedna, druga, trzecia. Na krzyżakowy, na trzech w tych śrubkach, na krzyżakowy śrubokręt. Także to sobie niech stoi tutaj. Ja idę po śrubokręt, odkręcimy filtr. Zobaczymy, czy to to. No to jak ulo pasuje. Miejsca. Druga jest. I trzecia. Spoko, zajebiście. Jeszcze gdzieś? Chyba tyle. I co? I można odkręcać, wyciągać filtr. A, dobra. Idzie do miski, to sobie obejrzę, jak on wygląda. Tutaj niech sobie cieknie do miski, także później ją wyciągnę, jak to wszystko zleci, albo podmienię. Na razie wychodzimy stąd, idziemy oglądać, co tu się stało. Dobra, więc tak. Tak wygląda miska olejowa skrzyni biegów. Mówię, szkoda, że nie ma tutaj żadnych kuźwa magnesów, bo by się bardzo przydały. Tak jak w BMC, to jest chyba 6 czy 9 miejsc, nie pamiętam dokładnie, gdzie są magnesy wstawione. To pamiętam, jak tam wymieniałem, to te magnesy były wręcz okrągłe, tyle było w nich metalu, że nie było. A później jak się okazało, że jak czyściłem, to że magnes jest prostokątny, prawda? Tu są śrubki, te trzy wyglądają tak, one trzymają filtr oleju w skrzyni, te trzy, a tutaj jest sześć kolejnych, które trzymają miskę olejową, tak? I teraz przejdziemy do filtra. Tu jest filtr oleju. Wygląda tak. Mówię, dobrze, wezmę sobie i idę, zamówię teraz nowy filtr, nowy olej. I pewnie za tydzień, jak żona będzie miała wolne, to sobie wezmę i to zmontuję wszystko do kupy. Także dobra, to idziemy zamawiać. O, numer elegancko. 126 277 0295. Dobra, nareszcie wszystko przyszło. W sumie to czekałem tylko na olej i na filtr, bo resztę to sobie wziąłem i ten, no, pomalowałem miskę, przyszykowałem tak odświeżenie trochę. I filtr u mnie w Mercedesie wygląda w ten sposób, tak? Ma dwa wejścia i ma trzy miejsca na śrubki. Raz, dwa, trzy. Tutaj w tych miejscach. I tak mniej więcej to wygląda. I musiałem miskę odświeżyć. Tam wstawię jeszcze zdjęcie, jak wyglądała przed i po, bo były bardzo wżery. Bardzo to strasznie wyglądało.
to mówię, wezmę ją, obczyszczę. Obczyściłem, pomalowałem i mówię, no z wżerami to nic nie poradzę. Tak widać, że są cały czas tak tutaj nierówne. Zabezpieczyłem to tym specyfikiem takim na rdze i zobaczymy, czy to da coś, czy nie. Znaczy coś da, tak jest zabezpieczone, pozbyłem się rdzy, tak to już, tak już dużo. I mówię, mniej więcej tak to wygląda. Odmalowana na zielono. Kupiłem jeszcze magnesy. W tej misce nie było magnesów, tak? Także pokupowałem małe takie magnesy. One fajnie tutaj mi pasują w ten, w tą kratkę. I mówię, i zobaczymy, jak to się będzie sprawować, tak? Bo mówię, jeśli skrzynia była zaprojektowywana w ten sposób, że nie było w niej magnesów, to nie wiem, czy te magnesy nie będą przeszkadzały w działaniu skrzyni, tak? Także to czas pokaże. Na razie spróbujemy. Moje eksperymenta idą w ruch. I ten. Idziemy montować, tak? Zalewać olej, składać ten. Jeszcze sobie muszę tutaj obczyścić brakiet jeden, bo bardzo mi się nie podoba. Gdzie to jest, ten pośrodku? Tutaj są śrubki. Tak, i tu są 4, 6 śrubek. To jest stara podkładka, to jest nam niepotrzebne. To też nam niepotrzebne. Brakiet, który tam trzyma przewody elektryczne, nie, ale to sobie też go wezmę, zaraz obczyszczę na szybko. I tutaj są 3 śrubki do trzymania filtra oleju w skrzyni, tak? Także to sobie szybko ogarnę i idziemy pod samochód. One wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, I'm legend bound, can't stop. Tak wyglądają śrubki, nie wiem, czy widać, bo tu słońce jest. Jakie są zardzewiałe. Tak, zardzewiałe nie są takie złe, tak, bo to gwint jest, nie jest tak bardzo ten, ale mówię, lepiej to obczyścić z tego syfu, niż zostawić takie, jak będą się lepiej wkręcać mimo wszystko. Tak to wygląda, śrubki. Jaka tak wygląda brakiet teraz już oczyszczony. Mówię, niebo, a ziemia trochę lepiej. Także obczyszczę sobie śrubki i idziemy dalej. Dobra, wszystko wyczyszczone. Tak to wygląda. Bierzemy miskę i idziemy pod auto. Filtr. Dobra. Więc tak wygląda skrzynia od spodu. Wezmę sobie teraz i przeczyszczę brzegi, żeby tutaj ładnie mi uszczelka dolegała. Żeby nie było żadnych syfów i później problemów z wyciekami oleju. Spoko, ładnie to wszystko wygląda. Przynajmniej z zewnątrz, prawda? I zobaczymy, jak to będzie się sprawowało po wymianie, po zakończeniu całego procesu. Bo to przecież, żeby wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów, jest cała procedura, nie? Do tego. Dobra, także obowiązkowo safety okulary. Żeby były, bo to będziemy psikać tym, żeby nic do oczu nie naleciało, tym bardziej jak jest mało miejsca, bo robimy to przecież na kobyłkach, nie? Now. You don't wanna fuck with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top, think they need replacement. No, elegancko. Dobra, tu jeszcze widzę, została stara uszczelka ze starego. O, tak. Ze starego filtra, także ona idzie na bok, jest nam niepotrzebna.
Tutaj ma być czyściutko na tym kółku i na tym kółku. Bo to są uszczelki na filtrze. Już nowe, tak? Także jest to nam w ogóle niepotrzebne. Dobra, to jest wysuszone, to jest przygotowane. Mogę wziąć i teraz zakładać nowy filtr. Teraz wam pokażę nowe uszczelki. Tak, także pamiętajcie, żeby tutaj nic nie było czasem, bo żebyście nie założyli podwójnie, bo nie będzie to się trzymało tak jak należy. Dobra. Teraz sobie przymierzę. Dobra, idę po śrubokręt. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jest mój śrubokręt. Dobra. Jest śrubokręt. Jest miska, uszczelka od razu założona, wystarczy w sumie tylko przystawić i przykręcić. Trzeba uważać, żeby tutaj żadnych przewodów nie przygnieść, bo tu z boku zaraz bardzo blisko są. Także na to trzeba uważać. A mówię, bardzo mi się podoba konstrukcja tego, bo jest idiotoodporna jakby. Bo jest fajna, gruba uszczelka gumowa, a nie papierowa. Jest tylko 6 śrubek, w BMW jest kurwa za 20, nie? I mówię, bardzo fajnie to zrobili. Mówię, i działa. Dlatego się dziwię, dlaczego zaczęli zmieniać te konstrukcje wszystkie, kurwa, żeby ten, chyba sobie zwykły człowiek nie mógł tego naprawić sam.
Teraz zamontuję sobie wtyczkę, wcisnę. Tak. I tylko nie zapomnijcie, bo ona ma tutaj zabezpieczenie takie od góry. Musi sobie wyjść, nie wiem, czy to będzie widać. O. Może wam pokażę z drugiej strony, jak wezmę telefon do ręki. I ten przewodzik sobie idzie tutaj w to, w ten właśnie brakiet, który był. No i trzeba dokręcić jeszcze korek spustowy. Dobra, więc jesteśmy teraz na górze. To jest mój tuningowy lejek, żeby się zmieścił do tego, żeby ładnie stał i ten się trzymał na miejscu, nie uciekał nigdzie. Jazda jest tego typu, że tu jest miejsce, w którym się uzupełnia olej i go wlewa, tak? Co to za dziadostwo mi tu wyrosło? Nawet tego nie chcemy. Wyciągamy bagnet. Odkładamy na bok, oczywiście suchutki. I co? I zalewamy. Procedura tego tutaj w Mercedesie jest długa, tak? Bo przez to, że tutaj jest bagnet, może was w błąd wprowadzać, ile jest oleju w skrzyni biegów, ponieważ ten olej tutaj ścieka po tym. Wkładając bagnet, próbując zmierzyć ilość oleju, ten bagnet zbiera cały ten olej po prostu tutaj, który jest na ściankach tej rurki, nie? Także mówię, to trochę schodzi, żeby to uzupełnić, ale mówię, raz na jakiś czas warto to zrobić, tak? Wymienić olej. Dobra. Ja zaleję teraz Dextron Automatic, Dextron 2. On tu mi się zgadza w tym, no z wymaganiami, tak, tej skrzyni biegów, gdzie to było. Dextron, o jest, MB236,5, 236,7. Bo jest, ma być od 236 chyba 4 do 236,9, jakby zawiasy tego numeru, tak, które mogą wejść do tej skrzyni, tak. Także mówię, to mi wchodzi. To może być ten, a wziąłem właśnie tego Dextrona, ponieważ był tani w miarę, tak? Przystępny, w miarę przystępnej cenie, bo ogólnie ma iść ATF 220, ale to on kosztował 30 funtów chyba za 4-litrowy baniek, 4-litrową bańkę, a za ten zapłaciłem 16 chyba, czy 17 funtów za 4 litry. Także mówię, spełnia wymagania, a ten, a cena jest przystępna, tak? Tym bardziej, że ja chcę zrobić to dwa razy, bo wezmę teraz, zaleję, zobaczę, jak to będzie działało. Przejeżdżę jakiś czas, nie wiem, zrobię ze 2-3 tysiące kilometrów i wymienię filtr oleju jeszcze raz. I cały olej w skrzyni biegów, rzecz jasna. Dobra, nie będę was zanudzał. Wezmę, wyłączę i nagram coś, jak już skończę na pełnej skrzyni. Dobra, sprawdzamy olej. Sprawdzamy olej. Na razie jest cała miarka. Zalałem 4 litry, na razie i tak nic mi to nie pokazuje, bo tutaj jest cała miarka. Wezmę, odpalę, przejadę przez wszystkie biegi i ten, i sprawdzimy potem. Czyli co, zamykamy to ograństwo. Teraz czekamy, aż wszystko ostygnie.
i wezmę, sprawdzę olej, zrobię dolewkę ewentualnie i zobaczymy, jak to będzie się zachowywało na drodze. Nie wiem, czy zobaczycie, ile jest oleju. 4 litry było wystarczające, żeby to ten, bo w Mercedesie się sprawdza na ciepłym silniku, na ciepłej skrzyni olej i musi być na neutralnym biegu, tak? Żeby pokazało ten poziom, który powinien być w Mercedesie. Dobra, to w sumie byłoby na tyle. Biorę teraz, rzucam auto na ziemię i zobaczymy, jak to będzie jeździło w praktyce. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Co do skrzyni i wymiany oleju, to śmiga to tak jak śmigało wcześniej, nic się z tym nie dzieje. Będę miał czas, to wymienię to drugi raz po prostu. Jeszcze raz tak dla pewności, nie żeby ten olej był czystszy, się przemieszał z tym wszystkim. Poszukam tego korka w tym sprzęgle hydrokinetycznym, tak? Poszukam tego korka, spróbuję zlać to. Jeśli nie, no to po prostu zrobię to tak jak zrobiłem wcześniej, nie, ten olej tak się miesza cały czas, tak? Będę nalewał ten sam, to w końcu będzie cały czas ten jeden, nie? Co ła? Także co, dziękuję, że dotrzymaliście do samego końca. Dziękuję również subskrybentom. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit. I won't give up this, cause I know that I want it. Know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things.